Cześć, jestem Adam Szupan, na kolejnym filmie, a dziś taki trochę nietypowy film, mianowicie dziś opowiem wam trochę o tej oto platformie jezdnej, tak to się podaje, że nazywa Wolfcraft. To jest FT350B, model seryjny, czy numer 554830. Kupicie na tolforio.pl, jeśli chcecie, szukacie. Dobra, od razu odpowiem, czy film jest sponsorowany, czy nie. Że tak powiem, pomiędzy, bo tą platformę właśnie dostałem od Wolfcrafta na testy 2,5 miesiąca dokładnie temu. Ona akurat u mnie akurat zostaje. Nie miałem właśnie, nie to, że dostałem, miałem powiedzieć, że fajne jest, zachwalić i tak dalej. Dostałem i mam o niej powiedzieć to, co o niej myślę, czy ona się mnie sprawdzi, czy polecam, co bym poprawił. I też o to na moim kanale chodzi. Także ja wam dzisiaj o niej troszeczkę powiem i, że tak powiem, porównam do tej palety, którą tutaj obok stoi, bo to jest moje wozidło. Tu są cztery po prostu kółeczka nakręcone na rogi, ale to za chwilę do tego przejdziemy. To jest, że tak powiem, cały nasz transporter, który możemy zrobić z niego 5 różnych pozycji, które wam za chwilę tutaj zaprezentuję. I pokażę wam, co ja nią przewożę, co już testowałem i wytrzymałość. Lecimy z filmem. Dobrze, tak to nam się z bliska prezentuje. Pozwolę sobie tą rączkę zdjąć i te dwa odbójniki. Ale od razu zaraz pokażę, do czego to służy. Bo to jest w sumie, to są dwie platformy, które można właśnie skleić ze sobą. Mamy trzy funkcje. Pierwsza funkcja to robimy sobie tak, jak ja przed chwilą miałem, czyli sobie wstawiamy tutaj rączkę, mamy do przewożenia jakichś transportów. Druga opcja, przewozimy jakieś długie płyty, nie wiem, max 50 kg. Jeśli chcecie, to ja sobie zrobię oddzielny film i zobaczymy, jak tym się przewozi płyty OSB czy płyty gipsowo-kartonowe. Trzecia funkcja, zobaczcie, kanapę tak przewozimy na dwóch końcach. Ja przewoziłem regał metalowy, taki długi. Sprawdza się to jak najbardziej. Tutaj co mamy? Jakiś tam rozstaw, żeby pod pralkę. Taki na 200 kg. No, myślę, że to też się sprawdzi. U mnie generalnie cały czas na piątce jeździ, czyli maksymalnie 300 kg całość obciążenia. Najcięższe, co przewoziłem, to był chyba beczka z miodem. Tak, mam taki króciutki filmik o niej nagrany. Później ją wrzucę właśnie. Też do tego filmu. Na spokojnie wytrzymał. Zresztą też, jeżeli jeździmy w miarę po równych powierzchniach, to na pewno wytrzyma to nam takie obciążenie bez problemu. Dobra, jak to wygląda? Sama teraz jego budowa. Tu mamy na czterech rogach takie kostki, które podczas gdy mamy zamiar jakiś materiał przewozić. Zobaczcie, ten nie jeździ. Przesuwam w stół, a gdy coś postawimy, nie musimy tego zaczepiać. Może dobra, jak jestem na dole. Mamy 6 kółek plastikowych, jak widzicie, no już troszeczkę są u mnie zjechane. Na łożyskach oczywiście, bardzo porządne. Zaraz odnośnie tych kółek jeszcze powiem, porównując do tej mojej palety, co nadal stoi. I tak, tu mamy dwa łączniki, które właśnie możemy regulować tu tymi śrubami, po to, żeby na przykład rozsunąć tak, jak był ten przykład czwarty. Tutaj tak samo rozkręcamy tylko za pomocą dwóch tych pokręteł, nakrędek, aby rozkręcić po prostu na dwie osobne części. I co? Z omówienia to było tyle, żeby nie przedłużać. A odnośnie kółek. Właśnie. Tutaj naprawdę te kółka jeżdżą po podbruku, jak zresztą zaraz zobaczycie, po klatkach schodowych i tam różnych miejscach. U mnie to się jak najbardziej właśnie sprawdziło. Ja jestem zadowolony bardzo z tego wózka i mogę wam go polecić właśnie do takich różnych użytków. To moją paletę też wam mogę polecić. Ona jest lepsza do dużych gabarytów, ale na przykład jak miałem okazję nam remontować coś w bloku, to ta paleta niestety jest za dużo, a tamten wózeczek jest super. Ta paleta właśnie, ona jest licha, bo tutaj są wiórowe te klocki, no jakby drewniane, one potrafią pękać pod wpływem naporu czy coś. To było już wielokrotnie wzmacniane. Dobra, do tych kółek. Tu już było to właśnie kółko, akurat to było zmieniane. Bo po jeździe po kostce brukowej po jakimś miesiącu rozwaliła się guma. Potem wymieniłem na jakieś takie plastikowe, bo akurat byłem w innym sklepie. Pożądaj na łożysku. No ale to dziadostwo, od razu widać, że ten plastik się zjechał po kolejnym miesiącu. Jest kolejna guma założona. No ona tam
Ona służy, tak? Plusem jest do tego, że tu mogę sobie z boku jakieś dokręcić wysokie nadstawki, czego nie zrobię w Wolfcrafcie. Ale to akurat jest mniejszy problem. No i jak widać w Wolfcrafcie, który ma już u mnie 2,5 miesiąca, kółka są w o wiele lepszym stanie i myślę, że naprawdę dużo to posłuży. Zresztą, jeśli to jest u mnie, na pewno to zobaczycie. Zresztą to już było i w innych filmach. Także się sprawdzi. Dobra, za chwilę wam rzucę, jak to u mnie pracuje, w jakich sytuacjach to wykorzystuję, bo już widzę, że się rozgadałem. Dobra, lecimy dalej z filmem. A tutaj mamy beczkę, ile ona jest? 120 litrów, o, bez problemu. No i co? Widzieliście parę takich przykładowych zastosowań, gdzie ja to najczęściej wykorzystuję. No i co? Ja wam mogę to polecić, to wam się naprawdę przyda, czy jakieś firmę remontową budowlaną macie, czy w sklepie jakieś rzeczy trzeba właśnie przewozić kartony. To naprawdę to jest, no, fajny wynalazek. Nie pamiętam tego kosztu, ale jak znajdę link, to wam podrzucę pod filmem. No dobra, teraz się zastanowicie. Kurczę, no dostał chłopak jakiś tam podest, no i teraz będzie tylko go zachwalał, bo dostał. Nie, to tak właśnie nie jest. Co z tego, że ja dostałem, ale no naprawdę Wolfcraft, no nie mam nic wam do zarzucenia. Naprawdę to jest solidnie wykonane. A jeszcze nie powiedziałem, to jest ze sklejki liściastej, podajże wodoodpornej, bo ja też to zostawiłem któregoś razu na deszcz. Stało, nic się temu nie stało. Tak, 18 mm. Naprawdę wykonanie jest konkretne, kółka, śruby, nie rdzewki, wszystko, nic nie porodzewiało przez te 2 miesiące, mimo że to jest porysowane, wilgoć poszła spokojnie. Tutaj zresztą w filmie też mam delikatną wilgoć, no i to się sprawdza. No i co? Dobra, trochę przedłużyłem ten film, ale myślę, że warto obejrzeć, jeśli ktoś się zastanawia nad zakupem takiego wózka do firmy, do sklepu, czy do przeprowadzki, bo to naprawdę jest przydatne przy przeprowadzkach, gdzie trzeba gdzieś tam z czymś jeździć, cudować. Jeśli chcecie jakieś tego testy, jakieś cuda, jeszcze właśnie planuję sprawdzić, bo mam możliwość wsadzenia na to beczkę z chemią 240 kg. O! I to może taki test właśnie wam wrzucę, bo deklaruję worka 300 kg, ale 300 kg nie mam zbytnio jak, ale jak już 240 to wytrzyma. Znaczy wiecie, wytrzyma, pojechać po na przykład takiej równej podłodze w miarę, to pojedzie. Ale szczerze mówiąc, szkoda było mi tego wózka, żeby po kostce brukowej jeździć, bo jednak obstawiam, że pod tym obciążeniem te kółka by nie wytrzymały. Ale dlatego, żeby byłoby nierówności, tak? Ale to też nie o to chodzi, tak? I każdy użytkownik powinien być tego świadomy. Dobra, rozgadałem się, ale myślę, że dobrze i na temat. Dobra, nie przedłużając, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach, pozdrawiam, to już Tuchmat, cześć!